Johnson & Johnson dostarczy 55 milionów szczepionek dla Unii Europejskiej. Szczepionka Johnson & Johnson. W drugim kwartale do Europy trafi 55 milionów dawek. Johnson & Johnson będzie w stanie dostarczyć na rynek Unii Europejskiej planowane 55 milionów dawek swej szczepionki przeciw COVID-19 w drugim kwartale tego roku, zapewnił w czwartek główny naukowiec koncernu dr Paul Stoffels. Do końca 2021 roku J&R Sandiot wyprodukuje miliard szczepionek, a w roku 2022 kolejne 3 miliardów, powiedział Stoffels. Koncern będzie produkował ten preparat w 7 zakładach na świecie. 3 fabryki będą dostarczać główny składnik szczepionki. Z pomocą firmy Merck wyprodukujemy do 3 miliardów dawek w 2022 roku, dodał Stoffels, odnosząc się do współpracy koncernu z firmą farmaceutyczną Merck, która na mocy niedawno zawartego porozumienia podejmie się produkcji preparatu J&R Sandiot. Wcześniej w czwartek Komisja Europejska dopuściła do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionkę Johnson & Johnson, a Europejska Agencja Leków EMA wydała pozytywną opinię o tym preparacie. Może on być podawany osobom w wieku powyżej 18 lat. Według agencji szczepionka okazała się skuteczna w 67% zapobieganiu zakażeniom wywołującym COVID-19. Zabezpieczyła w kontrakcie z J&R Sandiot 200 milionów dawek szczepionki z opcją na dodatkowe 200 milionów. W odróżnieniu od 3 dotychczasowych zatwierdzonych szczepionek przeciwko COVID-19 Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca, w przypadku Johnson & Johnson do uzyskania odporności powinna wystarczyć pojedyncza dawka. Nie musi też być przechowywana w zamrażarce, można ją trzymać do 3 miesięcy w zwykłej lodówce.